Pani poseł, zanotowałem sobie takie tezy z pani wypowiedzi o akcyzie, że to podatek od dóbr luksusowych. W tym wypadku w całej Unii Europejskiej taki obrót jest opodatkowany i my jakby wypełniamy to, do czego żeśmy się zobowiązali. Ale tak jak mówiłem, są to minimalne stawki przyjęte przez rząd polski i wszystkie możliwe zwolnienia, jakie są do przewidzenia, zostały zapisane w ustawie. Następnie zanotowałem, że mówi pani, że kombinujemy, omijamy przepisy i gnębimy przedsiębiorców. Takie rzeczy pani wypowiedziała, to odpowiadam pani, że to jest właśnie na wniosek tych gnębionych przedsiębiorców, których, i tu się z panią zgodzę, przygotowaliśmy obowiązujące obecnie przepisy, które są nieżyciowe i chcemy je zmienić. Natomiast co do tego, czy to jest, co myśmy przygotowali, niech lub nie napisane, jest to ocenne, ale myślę, że jeżeli coś jest nie tak, to będzie szansa popracować nad tym w komisjach. Dziękuję bardzo.